Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22 z serii na mapie Elm Creek. A w dzisiejszym odcinku zaczynam sianokosy. Dzisiaj będę kosić, jak i grabić trawę. Pojawiły się nowe nabytki. I w dzisiejszym odcinku pojawią się jeszcze kolejne, ale o tym to już później. Na samym początku pojawiły się kosiarki. To kosiarka Pottinger, przednia jak i tylna, tak zwany samolot. Potylna już jest rozkładana, szerokość to jest 10 metrów z tego co pamiętam, więc już robotę będzie robić konkretną. A w dzisiejszej akcji będzie jeszcze jej pomagać drugi zestaw kosiarek. Zestaw, który miałem do tej pory, są to kosiarki Kuna wraz z ciągnikiem JCB. To już przedłużenia, myślę, że zabiorę się już za robotę, żeby nie przedłużać, tylko od razu zabiorę się za koszenie, bo jednak tego koszenia jeszcze trochę jest. Dużo się pozmieniało, bo ostatni odcinek był w poprzednim sezonie, tak jakby, w poprzednim roku, jakoś na jesieni. Do tej pory, bo i też trochę się plany pozmieniały. Tak jak teraz ta akcja, która w ogóle jest, nie było planowane wcześniej. A dzieje się to tak, bo... A kurde. To może chodzić, tylko to... Dobra, teraz powinno być ok. A tylko włączyć. Dobra, jest git. Zaczęło się to od tego, że dokończyłem sezon. Dokończyłem te prace, które zacząłem na poprzednim odcinku, czyli tam jeszcze rozwoziłem obornik. Rozwiozłem go na polu num. A, tu miałem jechać prosto. Podniosę, a i tak pewnie trochę się skończy. Dobra, już będę się bawić w takie szczegóły. No i dokończyłem pracę. Rozwiozłem obornik na polu numer, to jest po ziemniakach, pol numer 50. Tam rozwoziłem, zacząłem tam orkę i później zatrudniłem pomocnika, żeby on mi tam dokończył, no bo ja wtedy się zajmowałem czymś innym. Dokładnie nie pamiętam. I on mi wjechał na moją łąkę z tym pługiem, bo jest to sąsiednie pole. Wjechał na pole 51. Tam mi trochę zaorał, więc musiałem to przesiać na nowo, tak jakby. Ten kawałek tylko przesiałem, reszty nie robiłem. I wpadłem na pomysł, że w sumie to pole będzie leżeć takiego odłogiem, bo miała tutaj być kukurydza na tych trzech polach i plus na czterech w sumie polach i na jednym miał być słonecznik. No i tak będzie. Tylko, że słonecznik będę siać i kukurydzę właśnie w kwietniu. A ja wtedy na zimę jeszcze posiałem trawę, żeby jeden pokos skosić. Właśnie na kiszonkę. Bo pola posiałem dużo, bo aż cztery kawałki, więc... Nie, trzy. Czwarty już był. Warte te mniejsze pole. Pole są praktycznie takie same wielkościowo, tam troszkę się może różnią. No to jest trochę większe. No i będę chciał to skosić i zawieźć od razu na biogazownię. Będę robić z tego kiszonkę prosto. Teraz koszę, za chwilę będę grabić i pewnie od razu będę to samo zbierającą wozić na biogazownię. Więc z tego myślę, że fajną kasę przytulę. Jednak tak to pole by leżało, a planowałem kupić łąkę. W zasadzie, no nie wiem, czy o tym mówiłem, czy nie. Pole numer 73. Jest to duży land. Właśnie tutaj jest taki nieużytek. Więc tam miała być łąka. Na tym polu 73 też planowałem zasieć trawę. To wcześniej nie miałem kasy, więc tego nie kupiłem. Planowałem to kupić jakoś na wiosnę, jak będzie więcej kasy. Ale właśnie z racji tego, że posiałem te kawałki tutaj, no to nie będę tamtego. Dobra, pojadę tutaj na odwrót, bo od razu zatrudnię ze sobą tego pracownika. I on będzie tutaj kosić na tej łące. Ja się zajmę koszeniem później tej drugiej łąki. Dobra, niech chwilę postoi. Po tym ciągnikiem będzie dzisiaj kosić tylko pracownik, ja nim się nie będę zajmować. To właśnie taki jest to zestaw do pomocy, takie trochę też pożegnanie tych kosiarek. No tak jak właśnie na samym początku włączył mi się ten zrzut pokosu, mógłbym tak kosić,
Tylko właśnie chciałem zrobić akcję na dwa zestawy. Więc dlatego tak nie robię. I też chciałem wymienić tą moją zgrabiarkę, która już trochę przerobiła, to już kolejne odcinki z nią robić. No nie chciałem już, bo jednak no, kilka było chyba, nawet no, chyba dwa były zgrabienia, albo trzy, już dokładnie nie pamiętam. Ale było kilka akcji nią, więc myślę, że czas na wymianę. Nie wepchaj mi się tu. Dobra. Więc git jest. Więc będę chciał dzisiaj wymienić. Będzie to kosiarka Krone, oryginalna, trzygwiazdowa, ze zgrabianiem do boku. Ona ma akurat 9,7 metra, ale już patrzyłem, że akurat pasuje do tego, żeby dwie szerokości tych kosiarek po prostu. Tak jakby teraz ja skosiłem tutaj ten przejazd i tą prawą stronę i ja to wszystko zgrabię w jeden pokos. Spoko to pasuje i myślę, że też fajne akcje będą tą zgrabiarką, że będzie się nią fajnie pracować. Na temat to już pracownicy jak pracownicy nie są tylko mądrzy, nie zatrzyma się, no ale trudno. Dobra, zapomniałem o czym mówiłem. Dobra, już mniejsza z tym. Też przez tą zimę dość dużo kasy wpadło, bo za biogazownię już. Jeszcze pokażę wam moje dochody. Miesięcznie było przynajmniej te 50 tysięcy z biogazowni, bo chyba od listopada zacząłem sprzedawać kiszonkę. Właśnie tą kukurydzę i trawę. Więc na kiszonkę zarabiałem mniej więcej 50 tysięcy miesięcznie, plus jeszcze wywiozłem przez zimę dwie beczki gnojowicy, bo mi się już nie mieściła. To było właśnie mniej więcej w tych miesiącach styczeń, luty i chyba koniec marca jeszcze ta gnojówka, gnojowica się sprzedawała. Więc za gnojowicę mniej więcej dostałem 8,5 tysiąca za jedną beczkę. To jest 15 tysięcy litrów chyba. Mniej więcej, jeśli dobrze to mi wychodzi, tak powinno być. Myślę, że to całkiem spoko, nawet kasę za tą gnojowicę. Plus do tego jeszcze dochodzi kompost, więc tego kompostu z gnojowicy to tam nie jest jakoś dużo. Czy nie jest 1/3 może? Zapomniałem dokładnie. Gnojówka. 500 litrów gnojowicy, 150 kompostu. Jest nawet mniej. Dobra, tutaj jeszcze pojadę też po przeszczęk do końca. Wtedy tamten będzie kosić to pole, tamto pole, a ja będę kosić to pole. Tutaj. Już ten sezon przeleciałem. Nie wiem, jak będzie później z czasem okres świąteczny, czy tutaj dolecę do zimy. Choćbym chciał, bo tam jak widać jest las, który by się przydało wyciąć, a akurat do zimowych akcji by to pasowało. Trochę nie dokosił, tylko od razu dokoszę. Spoko akcje by tam mogły być, właśnie, no w sumie jedna akcja odcinki zimowej. Akurat takie pasowne miejsce, bo nie ma dużo drzew, taka. Myślę, że pasowała tam taka akcja. Do nowych nabytków. Dzisiaj będzie jeszcze ciągnik, pojawi się, ale tego wam jeszcze, choć w sumie i tak będziecie wiedzieć po miniaturce, będzie to Massey Ferguson. Moc to 280 koni będzie. Biorę go w maksymalnej wersji. Tak. Nie był to jakoś super planowany. Super planowany nowy nabytek. Tylko tak już od jakiegoś czasu trochę brakowało mi takiego ciągnika typu JCB. Może trochę mocniejszy, żeby właśnie tak go dopasować bardziej do maszyn. Bo jednak JCB bardziej pasuje do transportu. Więc niekoniecznie do wszystkich maszyn on tak wygląda ładnie. A chciałem taki ciągnik też, żeby trochę odciążyć New Hollanda. Jednak New Holland, bo tych maszyn do New Hollanda, tylko do New Hollanda, się narobiło trochę za dużo już. Tym bardziej jak w sezonie tak jakby uprawnym. No, JCB jest takim drugim najmocniejszym ciągnikiem, no a JCB już nie pociągnie ani pługa, raczej nie,
No ciężko będzie miał, bo pług ma ponad 300 koni wymagane. Będzie miał ciężko. Lubera talerzówki też nie pociągnie. Więc jedynie co, to może siewnik wziąć. I w sumie cięższy, no rozbierającej też nie ma co go raczej zapinać. A właśnie ten Massey już będzie 280 koni. Będzie trochę mniejszy od New Hollanda, ale myślę, że już z talerzówką może mieć ciężko. Z Gruberem może już sobie poradzić, bo Gruber ma tam 340 chyba koni wymagane, więc trochę wolniej, ale powinien pójść. A talerzówka już chyba 360 albo 80, już będzie miał raczej z nią ciężej. Ale z pługiem myślę, że powinien sobie poradzić też bez większych problemów. Może ten pług ma niby wymagane te 300 ileś tam koni, ale znaczy, czasem JCB nawet nim nie orałem coś tam. Choć nie, może nie. Też nie wiem, ale wiem, że on tak nie czują go aż tak ciągniki. Tak mi się wydaje. Dość lekko idzie. A co do jeszcze zarobku, bo jeszcze pozarabiałem za. No co to było? Nie wiem, czy za mleko, no też nie sprzedawałem w tym okresie jakoś. No, sprzedane mleko, styczeń i luty. 35 i 20 tysięcy. Plus jeszcze za kontrakty, bo na wiosnę, chyba wiosna, więc trzeba było nawozy posiać. I za kontrakty z nawozów zarobiłem 40 tysięcy, no ale to też trzeba odjąć mój nawóz, więc to zawsze będzie trochę mniej. Teraz się wypstrykałem z tego nawozu, bo już na gospie mam chyba tylko jednego Big Baga. By się przydało teraz przywieźć w niedalekiej przyszłości. Trzeba teraz patrzeć, że już 12 minuta. To jeszcze w sumie ja mogę go puścić, żeby on sobie kosił, a ja zabiorę się już za zgrabianie, więc lecę na sklep. Trzeba ten nowy nabytek w końcu kupić. Kredytu aktualnie mam 700 tysięcy. Z tego co pamiętam, muszę dobrać do 950 takiego. Okej, no i w sklep średnie ciągniki jeszcze. Choć myślę, że w kolejnym sezonie już się pojawi jakiś większej półki. No i będzie to ten Massey. Tej starej masy, bo jednak jakoś bardziej mi pasuje ta stara maska niż ta nowa. To jest ten nowy, można by mogło wziąć w konfiguracji 305 koni, a tego tylko 280. Dobra, biorę go maksymalnej. To jest 50 na godzinę, bo tu spojrzałem się 40, mówię, czy 40 na godzinę? Chyba nie. Dobra, i koła. A zapomnę. Patrzyłem jeszcze na koła, ale pewnie Michelinki będą najlepiej. Rokie chociaż, może jeszcze Trelleborgi. Albo BKT. O. Chyba to BKT. Konsola nie, tablica rejestracyjna tak. Ja przygotowałem sobie jeszcze przed odcinkiem, a to się usunęło. Nudno. I wezmę kolor Masseya, akurat pasował. Tylko z tyłu. No dobra, więc chyba to było wszystko. Za 229 tysięcy. Nie mało, ale też nie jakoś dużo. Jak się rozglądałem za tymi ciągnikami, myślałem jeszcze, brałem pod uwagę Waltrę, jeszcze Deutscha i trochę McCornicka, bo pamiętam, że mówiłem, jak kupowałem New Hollanda, to na początku miał być McCornick, później jednak wiedziałem, że bardziej pasuje mi New Holland, a McCornicka kupię w późniejszym czasie, taki do pomocy właśnie, jak będzie brak tych, do tych większych maszyn po prostu, takiego pomocnika dla New Hollanda, no ale jednak tak jakoś przeszła mi ochota na tego McCornicka, sobie go odpuściłem i właśnie pojawi się Massey. Dobra, jeszcze póki jestem w tym sklepie, to kupię tą zgrabiarkę, a później będę dalej gadać. Dobra, no i jest to kronę za 41 tysięcy, więc niedużo. Tutaj, a też może być tablica. To akurat będzie znaczne, że zestaw był kupowany razem. Kolor Massey'ka. Massey może nawet trochę przyduży będzie tej zgrabiarki, choć pod względem koni nie. Pod względem koni to jest za duży, ale wizualnie jednak większy ciągnik trochę lepiej wygląda, choć on może nawet trochę przyduży.
Na początku, jak zastanawiam się, w ogóle jeszcze nie był planowany zakup wyciągnika, no to rozważałem, że do tej zgrabiarki pójdzie klas. A, dobra, muszę wyłączyć te manualne odczepianie. Okay. Dobra, no i tak się prezentuje zestawik. Myślę, że całkiem spoko. Teraz idziemy go w pole stestować, jak on sobie będzie radzić. Będę zgrabiać te pola, które już kosiłem przed odcinkiem. Jeszcze nie powiedziałem. Te pola, dwa, pole numer 50 i 51 były zasiane dodatkowo. Dobra, tylko ja tu mogłem skręcić. Ja w sumie przejadę przez biogazownię. Odwiedzę ją, zobaczcie, co tam słychać. Czonki mam już w sumie niedużo, bo tutaj w silosie zostało mi chyba 65 tysięcy, plus jeszcze jakby zasypie 75. Myślę, że do końca kwietnia raczej to sprzedam. Ale wtedy już będzie mi się kisić ta nowa kiszonka. Dobra, tego ciągnika już nie będę ogarniać, tylko zajmę się tym zgrabianiem, żeby trochę pograbić jednak, bo już jest 17 minuta prawie. Zgrabianie do prawej strony, więc zacznę sobie od tej. Tylko jest taki minus, jak ja zasiałem tą trawę, to ona mi już urosła na maksa, a ta, która była koszona na jesieni, ona jeszcze nie urosła do maksa. To była w tej przedostatniej fazie. Ale już taką ją skosiłem, bo będę chciał w kwietniu ją już likwidować. Właśnie, żeby zasiać tą kukurydzę i słonecznik. Gdybym nie siał słonecznika, no to w sumie mógłbym ją przytrzymać aż do maja. Wtedy by była po prostu późniejsza kukurydza. A ta trawa tam by dorosła, no ale sobie to odpuścimy. Jednak ten kawałek, no to tam wiele nie robi. Gdybym wiedział o tym, no to pewnie bym całą łąkę przesiał. Tych pól nie wałowałem, tylko tutaj posiałem nawóz, bo stwierdziłem, że bardziej mi się opłaci zasiać więcej pól, niż to później jeszcze wałować, a też żeby tej kiszonki nie było za wiele, znaczy no za wiele, no dobrze, jak jest dużo, tylko też po prostu żeby tych pól nie było jakoś bez dużo, bo myślę, że i tak to będę sprzedawać praktycznie do cięcia kukurydzy z na kiszonkę. Jednak zanim ja to zacznę, to będzie czerwiec, a później do września to będzie moment. A tej kiszonki będzie raczej dosyć dużo. Więc bym mógł jeszcze zasiać pole numer 42 i 43, tylko żebym tam jeszcze musiał uprawić i zasiać, więc to też trochę roboty by było. A jednak 4 pola myślę, że wystarczająco dużo. No pokos tutaj nawet też nie jest jakiś najgorszy. I też zakończył pracę, więc raczej będzie New Holland obok. JCB już wcześniej stał. Cięcie trawy w sumie mam skończone. Choć nie, jeszcze ta malutka łąka po biogazowni, ale tam nie. Nie, no raczej ją też skoszę i wrzucę to w silos. No tak to później za miesiąc ją kosić osobno, to szkoda za podpinanie maszyn. A ja w sumie też mogłem postawić sobie te naokoło na koniec. Ale już dobra, ona jest dosyć długa, więc myślę, że i też ma te podnoszenie tych karuzel osobno. Każda się po kolei tak jakby podnosi po chwilę po kolejnej. Więc myślę, że to będzie do ogarnięcia, żeby tego pokosu nie niszczyć. A w razie czego jakby się tam trochę poprzestawiał, no to się później po prostu przejedzie poprzecznie, tak jakby i dograbi jeszcze raz. Teraz kasy znowu trochę ubyło. Kredytu jest. No, ale jeszcze nie jest źle, bo jeszcze nie wróciłem do tego poprzedniej. Tak jakby sprzed zimy. Trochę spłaciłem tego kredytu. A teraz będę miał stały dochód, jak będę tą kiszonkę sprzedawać. To też jest spoko. No też stwierdziłem, że jakoś super nie będę patrzeć na tą cenę. Po prostu będę to sprzedawać, żeby ta kasa była. Tylko tak, żeby ta cena była chociaż te 500.
Wtedy będę ją sprzedawać. Jak sobie mniej więcej podliczałem, nawet jak cena jest lepsza na tych innych skupach, to już bardziej mi się opłaci robić jakąś misję, niż po prostu to ładować i wywozić, bo wtedy jeszcze nie dostaję za to kompostu, więc tak jakby podliczyć ten czas, to, że dostanę ten kompost i po prostu lepiej mi wychodzi to, że ja na przykład zrobię jedną misję w tym czasie i jeszcze więcej zarobię za to i wtedy mam jeszcze darmowy nawóz. No, znaczy no darmowy nawóz, darmowy ten kompost, to jest nawóz. No, tutaj myślę, że od razu prosto polecę. Musiał trochę też te proste pograbić, a te małe tam bym nie wjeżdżał. W sumie bym musiał i tak tam pojechać. Dobra, no to pojadę jednak tutaj. Robię to już. Też te proste paski trochę pograbić, żeby na odcinku nie tylko te naokoło. Nie chcę jakiegoś za długiego robić. I tak myślę, że gdzieś do 25 minuty. Wcisnę, żeby jednak trochę tego grabienia było, bo jednak nowy nabytek by się przydało. Z tym koszeniem trochę się za bardzo rozgadałem i nie spojrzałem na czas. Ale tutaj to by się przydało zrobić więcej przejazdów w jeden pokos. Myślę, że nawet 4 przejazdy będę robić tutaj w jeden pokos. Teraz to nie problem, na GPS-ie się ustawi. Będzie idealnie. Sprawdzałem to i sobie samozbierająca poradzi z tymi pokosami, nawet z tymi dużymi, co są w tej największej trawie. To jak takie jest trochę rozwalone, no to czasami tam trochę może ominąć, ale tak to normalnie, no to jak był pokos ładnie ułożony, no to bez problemu zbierała wszystko. Bo właśnie trzeba go ładnie ułożyć. Tak jak teraz, nawet jak te trochę wystaje, no to powinna sobie pozebrać. Teraz myślę, że pojadę na pusto, bo żeby tutaj nie musieć się przecinać, żeby pasowało od razu, żeby każdy pokos od razu robić. W sumie myślę, że raz na około wystarczy, bo jednak to szeroka jest ta drabiarka, więc przeczniak jest dosyć szeroki. Ile to jest ustawione? Na 8,9? Dobra, zobaczymy, jak ja się odwrócę, jak to będzie wyglądać. Nie będzie trzeba zwiększyć tej szerokości. Nie, nawet nie wiem, czy nie będzie trzeba przybliżyć. No nie wiem, zobaczę się. A bok mogę rozsunąć coś? Chyba nie. Jest dobrze. Na tym zapłaceniu będzie dobrze, bez problemu idzie. Jednym poprzeczniakiem jest wystarczająco. W sumie jakbym miał 2, no to net i pół pola by nie było już. Może no nie pół pola, no ale już tego pola by dużo odeszło. Karuzele chyba się za wolno opuszczają, bo później trochę zostaje.
Zdąży się opuścić, a tam to już karuzela poda. No maserek bardzo ładny. Myślę, że się pasuje do moich maszyn. Jeśli będzie taki akurat do siewnika, do pługa, myślę, i też w kolejnym odcinku raczej go wezmę do samozbierającej. Będzie trochę przymały, ale też żeby nie ciągle niu Holandem. Jednak ktoś się wtedy znudzi, jak będzie cały czas ten sam ciągnik, ta sama przyczepa. Teraz myślę, że raczej będę robić właśnie tak, że nie będę siać jakoś dużo tych. Po prostu, że nie będę siać takich łąk na stałe. Tylko po prostu właśnie będę tak przed kukurydzą, jeden pokos taki konkretny. Jest kilku pól tych, pewnie wnet wszystkich zazwyczaj, to będą później na kiszonkę. Tak akurat taki, tak będzie to pasować, będzie właśnie więcej można wyzyskać z tych pól. Normalnie no to bardziej by się przydało w realu, żeby te pola trochę jednak odpoczęły od tej uprawy. Ale to jest tylko farming, więc tutaj można wyciągać z tych pól jak najwięcej. Tak, no to co, bym po prostu wydał kasę na inne pole i by się też mogło bardziej nudzić, bo by było stale na tym trawa, tylko przesiał co jakiś czas. Tak, to akurat będzie trochę zmianowania. A też właśnie, nie wiem czy już w końcu powiedziałem czy nie, bo mogłem robić właśnie tą tymi nowymi kosiarkami od razu w pokos, tak jakby. Ale chciałem właśnie wymienić tą skrabiarkę, ale o tym chyba mówiłem już w końcu. Zapomniałem. Dobra, mniejsza z tym, bo już jest 27 minuta. Czas leci. Teraz było trochę przerwy na kanale, ale no nie wiem, czy uda mi się takiego super wznowić teraz aktywność. Może nie, ale będę starał się chociaż co jakiś czas wrzucać ten odcinek. Jednak trochę teraz ogarniania będzie na tych save'ach. Ale w tym odcinku to już będzie wszystko. Jeżeli Wam się spodobał, no to oczywiście zostawcie paczkę w górę, subika i do kolejnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się. Cześć.